Jest to człowiek piekielnie inteligentny. Piekielnie. Jest pozytywnie zakręcony. Patriotą jest. Dinozaurem, jak na te czasy, jeżeli chodzi o bractwo kurkowe. Bardzo zaangażowany. Pierwsze imię naszego bohatera jest troszeczkę jak oksymoron, bo kojarzy się i z gniewem, i spokojem. A tych imion ma jeszcze kilka. I następne w kolejności to Gwidon, bardzo ciekawe, prawda? Ireneusz, takie w sumie podwójne, Juda Tadeusz. Nie spotkałam takiego człowieka, naprawdę. Jaka by nie była uroczystość, on tam się odnajdzie w tej uroczystości. Zapraszam dziś Państwa na spotkanie z człowiekiem wielu pasji i wielu talentów, człowiekiem niezwykłym. Początki jego rodu sięgają 1419 roku, kiedy Florian z Gąsiorowa postanowił osiąść na Podlasiu właśnie w Kuczynie. Zresztą można do dziś spotkać wiele śladów działalności tego rodu w takich miastach jak Kuczyn, Korczew czy Drohiczyn. Nasz bohater przez wiele lat był związany również ze świętej pamięci prezydentem Ryszardem Kaczorowskim. Czy już Państwo wiedzą, kto będzie bohaterem tego odcinka? Ma pan, panie Gniewomirze, wiele pasji, jest pan człowiekiem ciekawym świata. A jak pan wspomina swój dom rodzinny? No niezwykle to jest ciepłe i głębokie wspomnienie. Związane też z faktem, że przez znaczną część dzieciństwa to był dom niepełny, dlatego że mój ojciec zmarł, gdy miałem 8 lat. I w związku z czym ten zwłaszcza czas z okresu, kiedy on jeszcze żył, wzbudza szczególne emocje, ale z drugiej strony niesamowita osobowość mojej świećpani nad jej duszą umiłowanej rodzicielki sprawiła, że nawet po tej wielkiej stracie, jaką była śmierć ojca, nigdy jakość, ciepło, miłość tego domu, patriotyzm, głębokie przywiązanie do religii Kościoła się nie zmieniło. I myślę, że w dużym mierze mnie ugruntowało i stworzyło takim człowiekiem, jakim jestem. Pana ród dał wiele Polsce, a czy pamięta pan jakieś może anegdoty, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie? Och, tych anegdot jest cała masa, bo ja reprezentuję dwie tradycje. Z jednej strony małopolską, związaną z rodem Rokoszów, herbu Ostoja, który ma blisko tysiącletnią tradycję, a oprócz tego tradycję podlaską, domu urodzonych panów Kuczyńskich, herbu Ślepowron, którzy nazwisko wywodzą od Kuczyna, który otrzymaliśmy za bitwę pod Grunwaldem. Więc tych anegdot można przytaczać bardzo wiele. Niektóre są radosne, niektóre smutne. Wiele z nich jest znanych nawet w takiej świadomości publicznej, choćby opowieść o żółtej damie w Liwie dotyczy mojej w prostej linii praprababki, księżniczki szujskiej, kuczyńskiej, małżonki mojego pradziada Mikołaja Kuczyńskiego, o której tam opowiadają, że niesłusznie ścięto jej głowę i dlatego straszy na tym zamku do tej pory. Co jest o tyle dla nas zabawne w rodzinie, że w Liwie opowiadają, iż nie miała żadnego potomstwa i podają za jej męża stryja, jej męża Marcina. Więc rzeczywiście ze swoim strynem Marcinem nie miała żadnego potomstwa, ale księżniczka Ludwika z Szujskich Kuczyńska z mężem Mikołajem miała 6 dzieci i od jednego z nich się wywodzę. Czy prawdą jest, że pana rodzina ma drzewo genealogiczne?
każda rodzina w Polsce ma drzewo genealogiczne, tylko nie wszyscy swoje drzewa genealogiczne znają, albo nie wszyscy się nimi interesują. Natomiast no, ja mam akurat takie szczęście, że mój świętej pamięci wuj, profesor, doktor habilitowany Stefan Maria Kuczyński, znany jako choćby konsultant filmu Krzyżacy Aleksandra Forda, był doktorem historii jeszcze przed II wojną światową, bo urodził się w 1905 roku i w związku z czym poświęcił dużo czasu na badania genealogiczne jeszcze w okresie przedwojennym, kiedy był o archiwum akt dawnych spalone w Powstaniu Warszawskim i sporządził drzewo genealogiczne niezwykle obszerne do czasu otrzymania przez pięciu braci z Gąsiorowa spod Łęczycą dóbr Kuczyn od wielkiego księcia Witolda za udział w bitwie pod Grunwaldem. I zarówno mój wuj, profesor Stefan Kuczyński, jak i ja wywodzimy się od jednego z tych braci, Floriana. I to drzewo jest rzeczywiście niezwykle cenne, a wypisy zrobione przez wtedy doktora Kuczyńskiego, a później profesora Stefana Marię Kuczyńskiego do dzisiaj są traktowane jako tak zwane wtórniki i wykorzystywane przez wielu historyków, dlatego że mają niezwykle cenne kwestie. On jako zawodowy historyk, właśnie prowadząc te badania w archiwum akt dawnych przed wojną, przed 1939 rokiem, notował dokładnie wszystkie odnośniki. Więc w naukach pomocniczych historii, jaką jest genealogia, tego typu materiały traktowane są jako tak zwane wtórniki i służą nie tylko naszej rodzinie, ale także wielu innym historykom. Muszę zapytać o jakieś najcenniejsze pamiątki rodzinne, bo pewnie jest ich bardzo dużo. No tutaj niestety sytuacja jest smutna, dlatego że niestety fakt, iż ogrom wojen przetaczających się przez ziemie należące do moich przodków sprawiły, że ogromna ilość różnych cennych rzeczy zginęła i w związku z tym niewiele się zachowało, ale z najcenniejszych, które się udało ocalić i które mamy do dzisiaj, to jest tak zwany pierścień Wiktoryna. To jest sygnet z XVII-XVIII wieku, który wedle tradycji był noszony przez Wiktoryna i wyraża herb Ślepowron. Jest też zachowana taka patera, którą po I wojnie światowej, jak dziadek Tadeusz Kuczyński wrócił na ziemię, które były zajęte przez bolszewików wcześniej i w miejsce, gdzie był spalony pałac, trafił, przywiózł tam właśnie moją babcię, żeby pokazać jej te miejsca. To jest na terenie obecnej Ukrainy, zresztą niedaleko od granicy, taka miejscowość Równe, w okolicach Kowla i Chuszczy i Lubomli. To jeden z włościan przyniósł, oddał mu paterę wygrzebaną z popiołów pałacu. I to była niezwykle cenna pamiątka, która no, wrócona w sposób cudowny w 1922 roku w ręce rodziny, przejechała po śmierci dziadka z terenów Podlasia do Wilna. Bo gdy dziadek umarł, to babcia dzieci zabrała do swoich rodziców do Wilna i udało się także mojej mamie przenieść nawet przez okres II wojny światowej, przez dwie okupacje sowiecką i niemiecką i wywieźć w bydlęcym wagonie z Wilna w 1946 roku do Gdańska i ta patera do dzisiaj pozostaje w naszych rękach. Jest niezwykle cenną pamiątką. Zresztą tego typu przedmiotów jest w Polsce chyba zachowanych tylko 2 lub 3. To bardzo rzadki wyrób, choć ze znanej XIX-wiecznej warszawskiej fabryki Norblina. Ta historia jest w zasadzie w każdym calu obecna w Pana życiu. A czy w Pana domu śpiewało się pieśni patriotyczne? A tak, i to nawet od małego dziecka. Ja oczekiwałem od mojej rodzicielki, że właśnie nauczy mnie melodii piosenek, które mi się bardzo podobały, gdy czytałem ich słowa, a nie uczono ich nas w szkole. I to były wszystkie utwory właśnie takie legionowe,
wojskowe, przedwojenne, albo na przykład pamiętam, że moja matka chrzestna zauroczyła mnie od wczesnego dzieciństwa tym, że śpiewała jakby małym dzieckiem ballady Mickiewicza, Konrada Wallenroda, pieśń Alpuchara. W gruzach już leżą Maurów posady, naród ich dźwiga żelaza. Tego się dzisiaj praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie śpiewa. Same słowa są znane, no bo przecież chyba nawet ciągle są w kanonie lektur szkolnych. I ja zachwycony tym, że ona to tak pięknie śpiewała, a to z 19 zwrotek, ale pięknie, barwnie opowiadających o tym, jak to Hiszpanie wyzwalają Alpuchary z rąk muzułmanów. I ta opowieść była przez nią śpiewana na melodię, którą, jak mi powiedziała, nauczono ją po prostu w szkole na lekcjach śpiewu w przedwojennej w podstawówce. I my teraz często, nie tylko w gronie rodzinnym, ale nawet w gronie środowisk brackich, rozdajemy teksty tej ballady i śpiewamy ją. I cieszy się to bardzo dużym powodzeniem, bo ballada jest ciekawa i po prostu jeszcze jak ją śpiewa dużo osób, otrzymując teksty i tak dalej, melodia jest prosta, w związku z czym rzeczywiście to oddaje takiego ducha przedwojennego w ogóle życia towarzyskiego, które polegało na tym, że właśnie dużo czasu poświęcano na opowiadanie historii rodowych, legend, przypowieści, wspólnych śpiewów, no nie było telewizora. Nie było przede wszystkim komórek, ludzie mieli komórek, więcej czasu internetu. Dla siebie. Często się mówi prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Czy to jest właściwe stwierdzenie? Nigdy nie można mówić na uchodźstwie. To tylko ludzie niewykształceni, komuniści albo po prostu ludzie złej woli mówią. Albo tacy, którzy właśnie mogą czasami nie wiedzieć, że tak nie jest. Może im się wydawać, że to naturalne. Ale nawet ta ustawa o byłych prezydentach, ona posługiwała się słowem na uchodźstwie, dlatego że była tworzona w dużej mierze przez komunistów, którzy wtedy byli u władzy. Jest. A jak doszło do nawiązania Pana współpracy z Anną Marią Anders? No to był proces naturalny, dlatego że generałowa Andersowa, czyli matka pani ambasador Anders, bardzo często towarzyszyła w różnych sytuacjach prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu i pani prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej, zarówno w kraju, jak i w Londynie, i w Rzymie, w różnych sytuacjach żeśmy bywali razem, w związku z czym ja od bardzo dawna znałem, miałem honor i zaszczyt znać generałową Andersową. Więc w sposób naturalny, kiedy pani Anna Maria Anders pojawiła się w Polsce, a stało się to już po katastrofie smoleńskiej, gdy zmarła generałowa, bo generałowa Andersowa zmarła bodajże w listopadzie 2010 roku i wtedy w sposób naturalny jej córka Anna Maria przejęła trochę rolę i jej, i prezydenta Kaczorowskiego. Też warunki jej życiowe na to pozwoliły, w tym sensie, że odchowała syna, który już był dorosły, a czyniła to jako wdowa, dlatego że jej małżonek, pułkownik amerykańskiej armii, dyplomata amerykański i jeden z najbliższych współpracowników w sferze obronności Ronalda Reagana, zmarł kilka lat wcześniej i syn rozpoczął karierę wojskową, w związku z czym ona zaczęła mieć więcej czasu i zaczęła bywać w Polsce. Bo ona pierwszy raz przyjechała do Polski w roku bodajże 90, ale potem jej wizyty były sporadyczne, bardzo często bywała generałowa, pani generałowa Renata Anders. Natomiast córka Anna Maria zaczęła bywać w Polsce i przeniosła się do Polski właśnie po śmierci matki, w sposób naturalny przyjmując funkcję, którą jako reprezentantka drugiej Rzeczypospolitej, jej tradycji i jej środowisk pielęgnuje do dzisiaj. Całej spuścizny, która pozostała po jej ojcu, że pan prezydent po generale Andersie, który wciąż tu w Polsce ma wielu zwolenników, w zasadzie na całym świecie. Cieszę się ogromnym szacunkiem, wielką sympatią wielu środowisk, tak? Nie tylko tych byłych żołnierzy, ale już także
młodych pokoleń, które cały czas pamiętają, co zrobił dla Polski i dla Polaków. Gdyby nie druga wojna, gdyby nie bolszewicy, gdyby nie zdrada jałtańska, generał Anders z pewnością w wolnej Polsce byłby prezydentem Rzeczpospolitej i słusznie mu się to należało, bowiem jego bohaterstwo, odwaga, śmiałość w czynach, też szacunek dla drugiego człowieka, który na przykład pokazał w Izraelu, odmawiając Brytyjczykom, gdy żądali od niego, aby wyłapywał dezerterów z polskiej armii żydowskiego pochodzenia. Anglicy oczekiwali, że on ich będzie tam wszystkich wyłapywał i karał nawet śmiercią za dezercję. A generał odmówił tego, mówiąc, że jeżeli chcą wybrać swoją ojczyznę tam, to on na pewno nie będzie im odbierał tego prawa. Zresztą za to jest właśnie też szanowany bardzo w Izraelu. Ale myślę, że też poza Polską cieszy się ogromnym szacunkiem we Włoszech. Przecież Włosi do dzisiaj bardzo pielęgnują pamięć o nim, wiedząc, że on im przyniósł wolność. I to wolność w sytuacji już dramatycznej, dlatego że przypomnijmy sobie, że przecież Włosi w pewnym momencie próbowali wyjść z koalicji z Hitlerem. I król wspólnie z marszałkiem Badoglio obalił Mussoliniego. A Mussolini przywrócił Mussoliniego do władzy, powołał w miejsce obalonej pozornie przez Hitlera i Mussoliniego monarchii tak zwaną Republikę di Sole, Republikę di Słońca. I to była po prostu regularna strefa okupacyjna, w której Niemcy zaczęli dopuszczać się takich samych zbrodni, jakich dopuszczali się w innych krajach. I w związku z czym Włosi ten ostatni etap wojny, kiedy już nie byli krajem sojuszniczym III Rzeszy, tylko byli krajem okupowanym, kojarzą z wyzwoleniem i z wolnością przyniesioną przez Sandersa. Jest pan wielkim kanclerzem Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej. Jak zaczęła się cała ta przygoda z braćmi Kurkowymi? Zresztą ten piękny strój, który ma pan na sobie, czyli to jest właśnie strój, w którym chodzą bracia Kurkowi, tak? To jest kontusz. Tak, to jest kontusz i część spośród polskich braci Kurkowych chodzi w kontuszach. Ale ja w kontuszu chodziłem już wcześniej, zanim zostałem bratem Kurkowym, bo mam akurat takie szczęście, że mam zachowany nawet jeden kontusz mojego dziadka. Zresztą uszyty na dosyć nietypową okoliczność, bo dziadek był oficerem i należał do grona współpracowników prezydenta Wojciechowskiego. I podczas prezydentury prezydenta Wojciechowskiego na co dzień chodził w mundurze, prawda? Nie mam jego zdjęcia w kontuszu, ale w każdym bądź razie podczas wizyty admirała Hortiego u prezydenta Wojciechowskiego zostało zarządzone jedno przyjęcie, które bodajże było na Wawelu i gdzie powiedziano, że ponieważ admirał Horthy, władca Węgier przedwojennych, chodził cały czas w mundurach węgierskich takich, tych, prawda, honwedów i całe jego otoczenie, wszyscy byli w tych mundurach typowo węgierskich, takich narodowych, więc jedno przyjęcie urządzono w polskich strojach narodowych i zarządzono, że polscy goście mają przyjść w kontuszach. I dziadek uszył specjalnie kontusz na tę uroczystość, pomimo, że tak jak mówię, na co dzień chodził w mundurze. I ten kontusz się zachował. I ja w kontuszu chodziłem już od dzieciństwa. W związku z czym dla mnie kontusz... To jest strój naturalny. To jest strój naturalny, w którym chodzili wszyscy moi pradziadowie. I nie wiąże się dla mnie bezpośrednio z bractwem Kurkowym. Natomiast obyczaj noszenia kontuszy przez bractwa Kurkowe wywodzi się z ducha Konstytucji 3 maja i z faktu, że Konstytucja 3 maja zrównała prawa mieszczan z prawami szlachty. I wtedy mieszczanie mogli zacząć nabywać dobra ziemskie, a szlachta mogła zacząć zapisywać się do ksiąg miejskich i stawać się obywatelami miast.
No i wtedy upowszechnił się obyczaj, że właśnie zaczęto także w bractwach nosić kontusze, bo do tych bractw zaczęli z natury rzeczy zapisywać się przedstawiciele szlachty i magnaterii, bo z natury rzeczy bractwa kurkowe są organizacjami mieszczańskimi i rzemieślniczymi, wywodzącymi się z głębokiej średniowiecznej tradycji prawa magdeburskiego. Mieszczanie, którym pozwolono na wybudowanie murów miejskich wokół ich grodu, byli zobowiązani do ćwiczenia się w umiejętnościach strzeleckich i obronnych, bo byli odpowiedzialni za wzniesienie murów, utrzymanie ich i obronę w momencie ataku przez wroga. To ich odróżniało od szlachty, która musiała uczestniczyć w pospolitym ruszeniu. Czyli i musiała w wojnach. Pójść za królem, na przykład jak za Janem Olbrachtem poszła szlachta, za Janem Olbrachtem i za Jana Olbrachta wyginęła szlachta, bo poszła na wojnę na Bukowinę i tam została rozbita i wyginęła, a mieszczanie nie, bo mieszczanie nie byli zobowiązani do pospolitego ruszenia, tylko byli zobowiązani do obrony murów miejskich. I z jednej strony w sprawach zawodowych dzielili się na cechy, a w sprawach militarnych wszyscy byli połączeni w bractwo kurkowe. Przynależność do bractwa kurkowego była dla obywatela miasta, czyli dla mieszczanina, czyli kogoś, kto ma grunt w mieście, obowiązkowa. Dlatego do dzisiaj zachowało się nazewnictwo cechowe w wielu częściach murów obronnych, gdzie są baszty krawców, stolarzy, dekarzy, pasamoników lub innych zawodów, bo po prostu poszczególny oddział bractwa kurkowego, który pochodził z danego cechu, odpowiadał za tą basztę. Ją utrzymywał, i miał jej bronić. Musiał umieć strzelać, do tego organizowano zawody strzeleckie i strzelano do kura. Do wizerunku kura. Kur to po staropolsku kogut. Teraz się mówi kogut i kura, kiedyś się mówiło kur i kura. Stąd bractwo kurkowe? Stąd bractwo kurkowe, dlatego że od średniowiecza w Polsce najstarsze bractwo kurkowe na obecnych ziemiach polskich, bo one wtedy akurat nie należały do Królestwa Polskiego, tylko były w Królestwie Czech, ale na obecnych ziemiach polskich najstarsze bractwo kurkowe powstało w 1217 roku w Świdnicy. W Świdnicy. A później to są Poznań 1253, Kraków 1257, kolejny, Warszawa to jest na przykład 1419 i tak dalej, w Białymstoku to jest na przykład 1742 dopiero. Zajmuje się Pan odradzaniem tej tradycji bractw kurkowych, w zasadzie budową, odbudową tej tradycji na nowo. A jak dziś funkcjonują takie bractwa kurkowe? Czy można się do nich zapisać i czy nadal są aktualne te wszystkie zawody strzeleckie? I jaką rolę w ogóle bractwa kurkowe pełnią w dzisiejszych czasach? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że bractwa kurkowe to nie jest tylko polska tradycja, to jest tradycja europejska, a dzisiaj dzięki działalności bractwa kurkowego Rzeczypospolitej obecna także na innych kontynentach, dlatego że bractwo kurkowe Rzeczypospolitej założyło pierwszy w historii oddział, okręg właściwie amerykański w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I on właśnie rozrasta się w poszczególne oddziały. W zeszłym roku powstał oddział w Nowym Jorku. Siedziba okręgu jest w Chicago, ale teraz na przykład będzie tworzony oddział w Chicago, a w budowie są kolejne na Florydzie i w innych regionach Stanów Zjednoczonych. Także trwają prace nad budową struktur Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej w Kanadzie, więc dzisiaj można powiedzieć, że Bractwa Kurkowe to już jest ruch światowy. Natomiast tradycyjnie wywodzi się z Europy i obejmuje wszystkie kraje, które są związane z historią prawa magdeburskiego. I w Polsce przed wojną było 200 bractw kurkowych, ponad 200. Największe było we Lwowie. Obecnie szacuje się, że jest ich ponad 120 i w zasadzie wszystkie się odrodziły albo powstały dopiero po upadku komunizmu, dlatego że komuniści po II wojnie światowej zakazali działalności bractw kurkowych, stwierdzając, że one nie pasują do wizji komunistycznego państwa. Po Odwilży Gomułkowskiej
zgodzono się na to, żeby w Krakowie funkcjonowało jedno bractwo, trochę na zasadzie takiej cepeli, tego faktu, że laikonik tam jest. Poza tym nawet komuniści się przyznali, że w Krakowie referendum przegrali, więc na gruncie odwilży zgodzono się, żeby bractwo kurkowe w Krakowie mogło funkcjonować, więc ten duch bractwa kurkowego funkcjonował w świadomości społeczeństwa PRL-owskiego, dlatego że po prostu właśnie mówiono o tym, że na przykład podczas Dni Krakowa jest wyłaniany król kurkowy, a król kurkowy to zwycięzca zawodów strzeleckich. I te zawody są organizowane od średniowiecza do dzisiaj, bo strzelectwo jest cały czas istotnym elementem działalności bractw kurkowych. Myślę, że w dzisiejszych czasach wojny z Moskalami i niebezpieczeństw, które przed nami stoją, to jest bardzo ważna dziedzina i każdy powinien umieć strzelać i każdy powinien, jeżeli ma szansę, właśnie przystąpić do bractwa kurkowego po to, żeby na przykład nauczyć się strzelać. Oczywiście można zostać członkiem bractwa kurkowego. One wszystkie funkcjonują na zasadzie stowarzyszeń samodzielnych, przeważnie związanych ze swoimi miastami, czasami regionami. Są też dwie centrale ogólnopolskie, które skupiają te poszczególne organizacje, ale najważniejsze, myślę, jest to, że dzisiejsza działalność bractwa kurkowego to nie tylko strzelectwo i obronność, tak jak to było w średniowieczu, ale to jest także przede wszystkim stanie na straży tożsamości narodowej, także troski o poszanowanie kościoła i religii oraz działalność charytatywna i współpraca międzynarodowa, a także życie towarzyskie. Życie towarzyskie. To bardzo, bardzo ciekawy aspekt, bo to są przecież te bale różnego rodzaju, świętowanie rocznic, także tych państwowych. Często braci kurkowych możemy dzisiaj oglądać podczas uroczystości państwowych u boku pana prezydenta, gdzieś w tego typu okolicznościach. Bractwa kurkowe bardzo często biorą udział w uroczystościach państwowych na wszystkich poziomach państwa, poczynając od gmin, powiatów, województw, aż po wydarzenia ogólnopolskie. No, są takim widomym znakiem tradycji właśnie ze względu na pielęgnowanie stroju narodowego, bo kontusz to jest strój narodowy, w przeciwieństwie do strojów ludowych, które są strojami regionalnymi, folklorystycznymi. One się wiążą z kulturą ludową, nie wiem, Podhala, Łowicza, Lubelszczyzny, Podlasia, Wielkopolski, Śląska i każdy jest inny. Natomiast krój kontusza właśnie jako stroju narodowego obowiązuje w całym kraju i to jest dlatego nazywany od dawna ubiorem, strojem narodowym. Ale to jest przepiękna tradycja, to, że kultywujecie właśnie noszenie tego kontusza, bo dzisiejsze pokolenia, gdyby nie udział braci kurkowych w różnego rodzaju wydarzeniach, nazwijmy to ogólnie życia publicznego, nawet nie wiedzieli być może właśnie, jak taki kontusz wygląda. Ale przywiązanie do własnego stroju narodowego jest bardzo cenną cechą, pielęgnowaną przez wiele narodów. Zobaczmy choćby Bawarczyków, zobaczmy Normandczyków, Szkotów. Każdy naród ma jakąś swoją specyfikę, ona jest barwna, ciekawa i właśnie między innymi w ramach tej wspólnoty bractw kurkowych Europy, na tych europejskich zjazdach, kiedy potrafi się zjechać kilkadziesiąt tysięcy braci kurkowych z różnych stron Europy, to dopiero widać z jednej strony europejską wspólnotę, bo to jest jedna grupa braci wyznających te same zasady, ale różnorodność i bogactwo własnych tożsamości narodowych. Także każde bractwo kurkowe stara się pielęgnować swoją wartość narodową. Niemcy swoje, Polacy swoje, Ukraińcy swoje, bo także mamy ukraińskie bractwa. Zresztą Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej również założyło oddział na Ukrainie, na Wołyniu. I bardzo się rozwija pięknie. Jest to zresztą pierwsze kontuszowe bractwo kurkowe na Ukrainie od 1939 roku, bo pozostałe bractwa kurkowe są bractwami kozackimi.
czyli występują w mundurach na przykład Czarnej Sotni albo prawda, innych strzelców siczowych, mają swoją tradycję. Ale trzeba jasno powiedzieć, że bracia Kurkowi to przede wszystkim patrioci, to przede wszystkim ludzie przywiązani do tradycji, ale także ludzie, którzy brali udział chociażby w powstaniach śląskich, czy wręcz obronie Warszawy przed bolszewikami w 20 roku. Nie tylko w tych wydarzeniach współczesnych, o których mówi pani redaktor, ale już we wcześniejszych, cały czas w historii Rzeczpospolitej, jeżeli jest mowa o obronach miast, to mowa o braciach Kurkowych. Takie najbardziej znane w historii wydarzenia to choćby obrona Krakowa przed Moskalami podczas Konfederacji Barskiej, gdzie brat Kurkowy zabił strzałem celnym z guza zerwanego od żupana, bo już mu się kule skończyły i nabił muszkiet guzem, czyli guzikiem. Takim dużym i ustrzelił z barbakanu pułkownika Panina, co sprawiło, że wstrząśnięci Rosjanie, że ich dowódca został zastrzelony, wycofali się i Kraków nie został zdobyty przez Moskali w Konfederacji Barskiej. Czy też no, chyba najsłynniejszy z królów Kurkowych i braci Kurkowych Jan Kiliński, szewc warszawski, występujący w Kontuszu. No, który ma słynny pomnik tak? Też w Kontuszu. Na warszawskiej Starówce. Przecież on na pewnym etapie dziejów powstania kościuszkowskiego konkurował z Kościuszką, wychodząc nawet z założenia, że on jest naczelnikiem warszawskim, a Kościuszko tylko naczelnikiem krakowskim. No ale później doszło do pewnego porozumienia, jednak zrezygnował z tej funkcji naczelnika warszawskiego, zadowolił się funkcją pułkownika, którą mu przyznał Kościuszko jako właśnie dowódcy powstania w Warszawie, bo to rzeczywiście Jan Kiliński był przywódcą insurekcji warszawskiej. Kościuszko się dopiero po Racławicach zbliżał w kierunku prawda, Warszawy. I został Kiliński jako pułkownik dowódcą 20 pułku piechoty, który tworzył z braci Kurkowych warszawskich. Bronili także warszawscy bracia Kurkowi kościoła świętej Anny podczas potopu szwedzkiego. Jest tam nawet tablica zawieszona w kościele świętej Anny w Warszawie o tym opowiadająca. Także wszystko co wiąże się z obroną murów miejskich od średniowiecza do końca, do upadku I Rzeczpospolitej, to jest dzieło braci Kurkowych. W Pana życiu rzeczywiście historia, chyba mogę powiedzieć, zajmuje pierwsze miejsce. A gdzie jest czas na życie prywatne, na uczucia i jakie marzenia ma Gniewomir Rokosz-Kuczyński? Ja przede wszystkim uważam, że życie jest integralne, w związku z czym nie należy go dzielić na jakieś różne części, tylko wszystko musi się wzajemnie przenikać i historia, aby miała sens, musi przenikać się ze współczesnością, bo historia z współczesnością daje dopiero przyszłość, a tą przyszłością jest na pewno mój syn, moje córki, rzesza młodych ludzi, których przez te 30 parę lat działalności publicznej myślę już w jakimś stopniu na tyle natchnąłem przywiązaniem do tradycji, że nawet gdy mnie zabraknie, to będą kontynuować dzieło nie moje, tylko naszych praojców, bo ja nic sam nie wymyśliłem, tylko po prostu co najwyżej przywracam albo odnawiam dzieła, które niekiedy mają i przeszło 1000 lat tradycji, a wywodzą się z naszego przywiązania do hasła Bóg, honor i ojczyzna. Bo te rzeczy, te trzy hasła, te trzy wartości się ze sobą przenikają. Bóg jest fundamentem wszystkiego. Honor jest podstawą uczciwości i porządku. A ojczyzna to wszystko. Rodzina, przyjaciele, domownicy, dobroczyńcy i także wrogowie, których nie należy się obawiać, którym należy wybaczać, nawracać, wychowywać, a jak trzeba będzie, to pomóc. Dziękuję bardzo pięknie za rozmowę. Życzę jeszcze wielu, wielu lat aktywności i kontynuacji tych wspaniałych rzeczy, które Pan rozpoczął i mam nadzieję, jeszcze będzie wiele lat kontynuował. Co, Panie Boże, daj zarówno Pani redaktor oraz dostojnym i szlachetnym widzom, którym dziękuję za czas na poświęcony.